wybór psychoterapeuty to zawsze poważna decyzja. Ciężko opowiadać o swoich problemach komuś, kto nas zwyczajnie denerwuje. Ale jeszcze ciężej opowiadać o swoich problemach komuś, kto denerwuje się na nas. I dlatego warto zdawać sobie sprawę z mechanizmów przeniesienia, przeciwprzeniesienia, no i trochę z tego, od jakich terapeutów lepiej po prostu wiać. Przeniesienie to taki całkiem naturalny proces, którego każdy z nas doświadczył i doświadcza w mniejszym lub większym stopniu. I on polega na tym, że przenosimy emocje na obiekt niezwiązany z powstaniem tych emocji. To zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy znajdujemy się w jakiejś sytuacji, w której ze względu na normy społeczne albo hierarchię nie możemy tych bardzo intensywnym emocjom dać w żaden sposób upustu. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest sytuacja w życiu zawodowym, jeżeli mamy szefa i pracownika, a dla przykładu weźmy sobie pracownicę, kiedy szef wpada rano i zaczyna drzeć się, po prostu się drzeć, że wszystko jest nie tak, wszystko jest bez sensu i robota jest zrobiona po prostu, nadaje się do śmieci. To pracownica w tym momencie może mieć ochotę mu odkrzyknąć. Ty durniu, idź się wyśpij, idź się pogodzić z żoną i wtedy przyjdź ze mną porozmawiać. Ale ze względu na sytuację, normę społeczną, w której się znajduje, nie może pozwolić sobie na to, żeby nakrzyczeć na swojego szefa. Ale po wyjściu z tej pracy może pozwolić sobie na powrót do domu. I niech w tym domu czeka na nią dziecko. 10-letni chłopiec, który akurat tego dnia nie zrobił niczego, czego nie zrobiłby wczoraj, albo czegoś, czego absolutnie nie zrobiłby jutro. No, zachowuje się po prostu normalnie. Ale akurat tego dnia matka po powrocie do domu wrzeszczy na niego, cokolwiek by nie zrobił. No i ten chłopiec może mieć ochotę powiedzieć: matka, spadaj, daj mnie spokój, o co ty się tak czepiasz? Ale ze względu na to, że jest 10-latkiem, w relacji ze swoją matką nie może sobie na to pozwolić. Może natomiast spróbować wyjść z domu, w jakiś sposób rozładować emocje w grupie rówieśniczej. No i w tej grupie rówieśniczej niech wszyscy będą równi. Nie tylko jeden, niech tam będzie mniej równy. I akurat zdarzy się tak, że tego dnia ten mniej równy będzie musiał się mierzyć z takimi nieprzyjemnymi, agresywnymi zaczepkami ze strony chłopca, który właśnie wyszedł z domu. No i on ze względu na tą swoją niską pozycję w grupie nie będzie potrafił się obronić. Ale będzie potrafił pójść na przykład do sklepu za rogiem. I tam będzie pod tym sklepem siedział pies. I on zaraz oberwie kamieniem. Za to, że jest. I to jest akurat klasyczny przykład przeniesienia agresji. W takim łańcuchu od jednego elementu do drugiego elementu, przez trzeci, czwarty. Zupełnie ze sobą niezwiązane w takiej szerszej perspektywie, ale jednak ten impuls po prostu tak prosto w psa. Przeniesienie w relacji terapeutycznej to bardzo podobny mechanizm. Polega na tym, że w gabinecie terapeutycznym rozgrywają się emocje, uczucia, które mają związek z osobą albo z wydarzeniem, które z kolei miało miejsce zupełnie poza tym gabinetem terapeutycznym. I to jest zupełnie normalny proces, który zazwyczaj dotyczy bardzo silnych emocji, często też bardzo odległych w czasie. I jest jak najbardziej prawidłowy, bo przez to, że te emocje rozgrywają się w gabinecie terapeutycznym, możemy się im przyjrzeć w bezpiecznym otoczeniu, zauważyć je, zrozumieć i docelowo starać się zaakceptować lub załagodzić. Wyobraźmy sobie na przykład, że wspominamy o tym, jak topił nas brat w rzece, kiedy byliśmy dziećmi. No i wracamy z tego wspomnienia, rozglądamy się dookoła, a tutaj gabinet terapeutyczny.
No i siedzi przed nami jakiś gość i nagle, nic z tego, nic owego, ten gość zaczyna nas strasznie denerwować. Jesteśmy wyczuleni na każde jego słowo. Mamy ochotę krzyczeć, no ale ty durniu, przecież ty mnie zupełnie nie rozumiesz. Ja zupełnie nie o tym mówię, a ty w ogóle ty jesteś niekompetentny, głupi, się do niczego nie nadajesz. No i to jest bardzo dobra sytuacja, bo przenosimy emocje, które rozgrywały się bardzo dawno temu i być może nie mamy możliwości porozmawiać o tym z tym bratem, bo on po prostu nie chce. Albo kiedy próbowaliśmy z nim porozmawiać na ten temat, to on obracał wszystko w żart. Albo już w ogóle nie żyje od 20 lat i nie ma siły, żebyśmy z nim porozmawiali na ten temat. Na psychoterapeutę, który jest, żyje, a do tego ma specjalne narzędzia potwierdzone certyfikatami do tego, żeby zauważyć nasze przeniesienie i w odpowiedni sposób się nim zająć. Jeżeli nasz psychoterapeuta jest profesjonalistą, to on nie schowa się pod stół przed tym, że mówimy o nim jako głupim i niekompetentnym, tylko w lot zda sobie sprawę z tego, że właśnie doświadcza przeniesienia emocji związanych z tamtym wydarzeniem i tamtą osobą, wyciągnie cały arsenał swoich środków, zwróci nam uwagę na to, co się dzieje, pozwoli wychwycić podobne sytuacje w przyszłości, a docelowo rozładuje z nami intensywność tego doświadczenia właśnie po to, żeby w przyszłości nikt inny nie musiał tego przeniesienia doświadczać. Podsumowując, przeniesienie to bardzo normalny i naturalny proces obecny w życiu każdego z nas. I on potrafi mieć bardzo negatywne skutki, jeżeli jego obiektem jest żona, mąż, partner, córka, syn, nie wiem, sąsiad, sklepikarz albo ludzie z internetu. Ale potrafi mieć bardzo, bardzo pozytywne konsekwencje, jeżeli odbywa się w towarzystwie kogoś, kto po pierwsze wie, co to jest, po drugie wie, jak sobie z tym poradzić, no a po trzecie po prostu się na tym zna i dobrze płacimy mu za to, żeby potrafił ściągnąć z nas konsekwencje czegoś, na co w przeszłości nie mieliśmy wpływu, a co teraz rujnuje nam nasze życie. I innych dookoła też. A co to jest mechanizm przeciwprzeniesienia? Profesjonaliści mówią o tym, że to jest takie miejsce nieustannej pracy polegającej na samodoskonaleniu się psychoterapeuty, który mógłby w niekontrolowany lub w nieuświadomiony sposób przenosić swoje emocje na pacjenta, który przyszedł prosić go o pomoc. No i takim barwnym przykładem będzie na przykład psychoterapeuta, który jest jednocześnie Żydem, i pacjent, który jest jednocześnie nazistą. I ten pacjent przychodzi do psychoterapeuty poprosić go o pomoc w zaakceptowaniu siebie. No, to ciężka sytuacja i w zasadzie nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, w którym obydwu stronom ta sytuacja mogłaby wyjść na dobre. Ale zdarzają się też takie mniej oczywiste sytuacje, które rozgrywają się na poziomie podświadomym i potrafią przynieść naprawdę dużo takich nieuświadomionych szkód. Na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, w której do gabinetu psychoterapeutycznego wchodzi kobieta. No i ona tam sobie wchodzi, jeszcze za bardzo w ogóle nic nie zdążyła powiedzieć, siada na tym krześle, patrzy na terapeutę, terapeuta patrzy na nią, no i czuje, że jakoś mu się ta kobieta tak nie do końca podoba. Coś z nią tutaj tak jest. Na pewno coś z nią jest nie tak. No, ona Bogu ducha winna jeszcze nie zdążyła niczego za bardzo powiedzieć, nie zdążyła się zachować w żaden sposób, który pozwoliłby na takie uzasadnione odczucia. Ale przyniosła ze sobą małą czerwoną torebkę. I pech chciał, że ta mała czerwona torebka jest bardzo podobną torebką do torebki małej i czerwonej, którą kiedyś miała inna kobieta, obecna w życiu psychoterapeuty, która gdzieś tam w toku dziejów
zrobiła mu dużą krzywdę. I jeżeli taki psychoterapeuta nie zdaje sobie z tego sprawy, że ma nieprzepracowane, intensywne emocje na ten temat i projektuje je na ludzi dookoła, no to taka trochę katastrofa w sumie gotowa, bo biedna kobieta, która przyszła z torebką i ze swoim problemem, przyszła z problemem i prośbą o pomoc, a nie prośbą o ocenę bariery i rzucanie kłód pod nogi. A jak ten cały proces przeciwprzeniesienia opisują profesjonaliści? W początkach mojej kariery pracowałem w więzieniu pod szczególną ochroną, gdzie najłagodniejszym przestępstwem popełnionym przez więźniów było pojedyncze morderstwo. Nie miałem jednak wielkich trudności z akceptowaniem, rozumieniem i wspieraniem moich pacjentów. Ale na widok otyłej kobiety moja wyrozumiałość gwałtownie maleje. Mam ochotę zabrać jej jedzenie, wepchnąć jej buzię w pucharek z lodami. Chce mi się krzyczeć, przestań się obżerać! Najchętniej zadrutowałbym jej usta. Biedna Betty. Dzięki Bogu nie wiedziała o moich uczuciach do otyłych, kiedy niewinnie zbliżała się do swojego krzesła, powoli opuszczała nań swoje ciało, starannie sadowiła na nim swoje fałdy, a potem ze stąpami niesięgającymi podłogi patrzyła na mnie wyczekująco. Czyżby jej uda i pośladki tak się rozlewały, że zabierały część długości nóg i musiałaby bardziej wyciągnąć stopy, żeby dosięgnąć podłogi? Szybko otrząsnąłem się z tych dywagacji. W końcu ta kobieta przyszła do mnie po pomoc. Autor tego opisu to Erwin Jellem, psychoterapeuta i psychiatra z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. On może sobie pozwolić na takie anegdotyczne opisy przeciwprzeniesienia właśnie dlatego, że doskonale zdaje sobie z niego sprawę i jest w stanie po prostu mu przeciwdziałać, tak żeby jego klienci nie ponosili szkody. Ale co jeżeli siedzimy w gabinecie psychoterapeutycznym z takim 20-kilkuletnim terapeutą i ewidentnie widać, że do kilkudziesięciu lat doświadczenia trochę mu brakuje? Jeśli jako klient psychoterapeuty zauważasz, że kiedy opowiadasz o swoich problemach, w odpowiedzi dostajesz komunikat zwrotny, w którym mowa jest o zupełnie innych problemach, to miej się na baczności, bo być może doświadczasz właśnie przeciwprzeniesienia. Prościej to może wyobrazić sobie, że jesteśmy taką 150-kilogramową Betty. Przychodzimy do gabinetu psychoterapeutycznego z problemami w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy nieśmiali. No i opowiadamy o tej swojej nieśmiałości, a w rezultacie, w odpowiedzi zwrotnej od psychoterapeuty słyszymy: no tak, tak, lenistwo nie sprzyja kontaktom międzyludzkim. No, to jest właśnie ten moment, żeby próbować wiać, bo najprawdopodobniej doświadczamy przeciwprzeniesienia. Ten psychoterapeuta, biorąc pod uwagę cały zasób swoich przeszłych doświadczeń i przekonań, które nie są wyciągnięte do jego świadomości, może projektować na nas problemy, których my po prostu nie mamy. No bo umówmy się, że jednak nieśmiałość to nieśmiałość, a lenistwo. To dwa różne problemy, a nie ma nic gorszego niż pójść po pomoc z problemem, oczekiwać jej, wyjść z dwoma problemami, z których połowa w ogóle nas nie dotyczy. I na tym właśnie polega mechanizm przeciwprzeniesienia. Jeżeli zauważacie go w swojej relacji terapeutycznej, warto poruszyć ten temat i być może faktycznie zastanowić się nad zmianą opcji terapeutycznej, bo finalnie, jeżeli doświadczamy tak trudnego procesu i nikt nam na koniec za to nie zapłaci, no to trochę lipa. A jeśli chcesz poczytać o innych przykładach przeciwprzeniesienia, to bardzo zachęcam do książki Kat Miłości, z której pochodził powyższy fragment. To książka wydawnictwa Czarna Owca i jest świetnym źródłem informacji odnośnie tego, jak psychoterapia wygląda z tej drugiej strony, od strony psychoterapeuty. Jest
niesamowicie ciekawa i bardzo zachęcam do przeczytania. Link w opisie. No i do zobaczenia.